piątek, 21 lutego, w siedlisku Gnysiówka w Garbarce Zbyczyn odbyła się konferencja podsumowująca duży projekt Multicell, który realizowany był w kilkunastu miejscach w Polsce i za granicą. Projekt Multicell jest to projekt partnerski. Zaangażowanych jest w to cztery lokalne grupy działania. No nasza oczywiście, tego tutaj jesteśmy. Lokalna grupa działania Dziedzictwo i Rozwój Zezwolenia. Lokalna grupa działania Razem dla Radomki z Radomia. Lokalna grupa działania Korona Północnego Krakowa, województwo małopolskie. I oczywiście partnerem, zagraliśmy jest partner słowacki, no ale niestety dzisiaj go nie będzie, no ale umowę partnerską mamy z nim podpisaną. Wszystkich przybyłych na to spotkanie, w tym prezesów poszczególnych lokalnych grup działania oraz samorządowców z terenu powiatu kozińskiego, przywitały prezes Irena Bielawska i wójt gminy Garbatka Letnisko Teresa Fryszkiewicz. Na sali obecni byli m.in. zastępca burmistrza gminy Kozińce Mirosław Pułkowski, wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki, a także wójtowie Marcin Gac, Marek Drapała, Hubert Czubaj i Arkadiusz Guba. Konferencja była okazją do tego, aby opowiedzieć o założeniach projektu, a także efektach zrealizowanych działań. Wyniki prezentowali prezesi oraz pracownicy poszczególnych lokalnych grup działania. Wśród nich byli Cezary Nowek, Monika Kwaczała, Zbigniew Buczma i Irena Bielawska. Jak sama nazwa mówi, Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej, czyli że w ramach tego projektu dokształcamy w różnych zakresach mieszkańców obszaru każdej lokalnej grupy działania. W ramach tego projektu każdy z partnerów wybierał sobie zadania, które będzie realizował, czy to będą kursy komputerowe, czy na przykład kursy barmańskie, jak organizowała lokalna grupa działania zezwolenia, czy na przykład kursy autoprezentacji, zakup infokiosków w przypadku naszego stowarzyszenia, questy, w których również mieliście Państwo okazję z nami być i tak naprawdę je realizować. Więc tych zadań jest dużo. Również środki finansowe każdej lokalnej grupy działania w tym projekcie na ten projekt były różne. Budżet poszczególnych LGD był zróżnicowany, a w przypadku Kozienic było to 100 tysięcy złotych. Z tej kwoty zakupiono m.in. trzy infokioski, które stanęły w gminach Magnuszew, Grabów nad Pilicą i Garbatka Letnisko. Każda grupa realizowała zadania, które wynikały z lokalnych potrzeb. Projekt również miał takie wspólne elementy, no bo inaczej nie byłby projektem partnerskim, jak wizyty studyjne, jak ulotki promocyjne, ta konferencja, która jest takim elementem podsumowującym i kończącym ten międzynarodowy projekt współpracy. Na koniec spotkania nie mogło zabraknąć podziękowań dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt. Były też podziękowania i kwiaty dla Ireny Bielawskiej i Teresy Fryszkiewicz od przedstawicieli Stowarzyszenia Aktywni 50+ z Garbatki Letniska. Projekt Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multicell współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.